czy prawdziwy konserwatysta chwali rewolucję francuską? Takie pytanie można postawić po uważnej lekturze dzieł Gilberta Kifa Chesterton'a, sławnego pisarza żyjącego w latach 1874-1936, publikowanego w Polsce głównie przez wydawców prawicowych, katolickich, cenionego w czasopismach ideowo zaangażowanych, takich jak Fronda i Polonia Christiana. Nikliwa lektura źródeł i komentarzy pozwala uzasadnić następującą tezę. Angielski pisarz był lewicowcem. Zanim przejdę do sedna, odwołam się do historii idei, zarysuję kontekst, który umożliwi Wam lepsze zrozumienie podejmowanego problemu. Ze względu na obszerność materiału zdecydowałem się na zrobienie dwóch filmów. Teraz opowiem o znaczeniu rewolucji francuskiej w historii idei. I wyjaśnię, na czym polega oryginalność Chestertona. W następnym odcinku szerzej omówię filozoficzne poglądy i inspiracje angielskiego pisarza. Przyjrzę się także jego działalności w życiu publicznym. Zapraszamy do oglądania. Tekst czyta znajomy, za całość odpowiadam ja. A jeśli nasz materiał Wam się spodoba, prosimy o wsparcie kanału subskrypcją. Udostępnieniem, komentarzem, łapką lub na patronite. Zaczynamy. Jeśli jesteście konserwatystami, to według niejednego podręcznika myśli politycznej krzywo patrzycie na rewolucję. Już na poziomie czysto estetycznym pociąga Was ład i stabilność, a nie dynamika i chaos. Szanujecie władzę, nie lubicie zmian. A już zwłaszcza radykalnych. Nie ufacie bliżej nieokreślonym ludziom. Zastany porządek społeczny wiążecie albo z działaniem natury, albo woli Bożej. Możecie także wyobrażać sobie, że pewne wydarzenie w dziejach zapoczątkowało upadek ludzkości. Początek dramatu widzicie w narodzinach. Starożytnego greckiego racjonalizmu, albo w reformacyjnym wystąpieniu Marcina Lutra, albo w jeszcze czymś innym. Ale najczęściej za najróżniejsze zło obwiniacie rewolucję francuską. Bezprecedensowa rozprawa z monarchią otworzyła nową epokę. Znacząco wpłynęła na sposób myślenia w polityce w wieku XIX. Znane współczesne. Polityczne ideologie pierwotnie kształtowały się w reakcji na kryzys francuskiej państwowości końca XVIII wieku. Prawicowe wyrosły z marzeń o utrzymaniu tego, co było. Lewicowe zrodziły się z pragnienia natychmiastowych daleko idących zmian. Centrowe powstały z potrzeby kompromisu, proponowały powolne wprowadzenie rozważnych reform. Przedstawione. Uporządkowanie od prawej do lewej wzięło się od sposobu zasiadania deputowanych Zgromadzenia Narodowego z 1789 roku. Nowe ciało polityczne powstało w początkowym okresie rewolucyjnych przemian. Narodziło się w ramach buntu przeciw decyzji króla o wykluczeniu mieszczan ze wspólnych obrad ze szlachtą i duchowieństwem czyli Pozostałych, tak zwanych Stanów Generalnych, z ludzi uchodzących wtedy za ważniejszych od burżuazji. Dramat z Natloary zaczarował intelektualistów. Przekonał opinię publiczną o tym, że poważne zmiany społeczne muszą wiązać się z terrorem. Trudno się temu dziwić. Ówczesna Francja rzeczywiście odgrywała kluczową rolę na arenie międzynarodowej. Odgrywała rolę kulturowego centrum Europy. Dostarczyła przykładu, który pozwolił konserwatystom straszyć końcem normalnego życia, a lewicowcom grać na poczuciu krzywdy i pragnieniu zemsty. I tak oto powstały dwie skrajnie odmienne perspektywy, właściwe dla XIX-wiecznego myślenia o polityce. Coś jednak uległo zmianie. Dwudzieste stulecie przewartościowało znaczenie poszczególnych krajów i wydarzeń historycznych. Postawa myślicieli przemożnie zainspirowanych rewolucją francuską wygląda wręcz na cyniczną, wyrafinowaną, wygodną. Dlaczego spytacie? Wyblakł związek między drastyczną zmianą społeczną a przelewem krwi. Dziś od gilotyny ścinającej głowy arystokratów o wiele ważniejsze wydają się strzelby uwalniające Stany Zjednoczone od korony brytyjskiej. Relacja między rewolucją w Starym i w Nowym Świecie to złożony problem. W Ameryce Północnej od początku powstawało nowe społeczeństwo złożone z przybyszy napływających z Europy i sprowadzanych niewolników. Bogaci, wykształceni, wpływowi koloniści, podobnie jak intelektualiści ze Starego Świata, pozostawali pod silnym wpływem oświeceniowych idei i chcieli budować nowe państwo. Czerpiąc ze wzorców dostarczanych przez grecko-rzymską kulturę klasyczną, ale mieli więcej szczęścia, nie musieli uwalniać się od zakorzenionych wiekowych instytucji i uwewnętrznionych rozwiązań politycznych, postanowili walczyć o niezależność, bo czuli się coraz bardziej niereprezentowani i ekonomicznie wyzyskiwani przez londyjskich polityków, zrywając związki z macierzą. Zyskali możliwość tworzenia nowych instytucji politycznych. Francuska burza początkowo wyglądała na kolejną wojenkę magnackich frakcji rywalizujących o wpływy. Przypominała awanturę typową dla ówczesnego klientelistycznego systemu absolutnej władzy monarszej. Parze Królewskiej zabrakło zręczności politycznej. Część arystokratów poczuła się pokrzywdzona i rozpoczęła działania wywrotowe aby wzmocnić swoją polityczną siłę wciągnęła do rozgrywki paryskich mieszczan gdy przedstawiciele burżuazji zyskali władzę już jej nie oddali wyłonili z siebie polityków próbujących ucieleśnić wybrane oświeceniowe idee które kształtowały także powstający wówczas ład ustrojowy stanów zjednoczonych działali w warunkach w których musieli wybierać między wiernością idei egalitarnego społeczeństwa, a zachowaniem władzy. Gdyby zamiast krwawego terroru dali ludziom wolność i powszechne demokratyczne wybory, trójpodział władzy, przekonują historycy, do steru wróciliby monarchiści i zwolennicy umiarkowanych reform. Ówcześni arystokraci, tacy jak ścięty przez gilotynę działacz polityczny książę Orleanu, Ludwig Bourbon, opowiadali się za różnymi liberalnymi ideami. Jednym z przywódców rewolucji francuskiej był wywodzący się z arystokracji markiz Marie Joseph de Lafayette, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Król, zamiast dbać o materialne dobro poddanych, hojnie sponsorował amerykański bunt, bo chciał się zrewanżować Anglikom za przegraną wojnę. W konsekwencji doprowadził do kryzysu finansowego wywołanego pustkami w skarbie państwa. Nie powinno was to dziwić. Królowie nie zawsze postępowali racjonalnie, dalekowzrocznie, zgodnie z własnym interesem. Nieraz kierowali się ambicjami lub urazami. Klasyczna filozofia polityczna nie miała obsesji na punkcie jednowładztwa, dopuszczała istnienie rządów arystokratycznych lub republikańskich. Monarchię uznawała zarówno za ustrój potencjalnie najdoskonalszy, jak i zdolny do największego zwyrodnienia. Tym samym skłaniała się do szukania rozwiązania, które pogodziłoby dążenie do doskonałości z potrzebą bezpieczeństwa. Republikańskie doświadczenia starożytnych nie napawały optymizmem. Antyczny Rzym, państwo niezmiernie ważne dla wyobraźni XVIII wiecznych francuskich myślicieli, pod wpływem rozrostu najpierw stał się cesarstwem, a potem podzielił się na część wschodnią i zachodnią. Oświeceniowi myśliciele tacy jak Montesquieu dostrzegali techniczne problemy ustroju odwołującego się do woli wielkiej liczby ludzi zamieszkujących ogromne przestrzenie. W konsekwencji większości oświeceniowych filozofów zależało przede wszystkim na poszerzeniu zakresu swobód obywatelskich. Niemniej znaleźli się i tacy osiemnastowieczni myśliciele, którzy zaproponowali, Rozwiązanie wskazywanych problemów. Zostało ono w różny sposób ucieleśnione w Europie i w Ameryce. Jak na tym tle przedstawia się myśl z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, która nas interesuje? Chesterton, zdolność rewolucjonizowania określa mianem zdrowego, boskiego pierwiastka w człowieku, który raz po raz dochodzi do głosu i o to wszystko czyni nowym. Angielski pisarz. Z wyraźną wrogością odnosi się do sfer wyższych. Sprzeciwia się wszelkim formom oligarchii. W cyklu reportaży Irlandzkie Impresje z 1919 roku ogłasza ostateczny kres posłuchu dla koronowanych głów, oskarża arystokrację o to, że splugawiła tysiące ludzi, by zbudować ród i tysiące rodzin, by zbudować klasę. Wprawdzie o wiele wcześniejsze nawrócenie pisarza na katolicyzm, niełatwa akceptacja autorytetu papieża złagodziła antymonarchistyczną postawę, ale jak widzicie tylko w niewielkim stopniu. Chesterton pozostaje spadkobiercą Jana Jakuba Rousseau. Świeckie królestwo chwali co najwyżej wtedy, gdy uznaje je za zgodne z aspiracjami i za powszechną wolę danego ludu. Choć uznaje istnienie duchowego szlachectwa, arystokrację spostrzega jako niesprawiedliwą, wrogą rodzinie oligarchię opartą na majątku i pogardzie dla dalszych, biedniejszych krewnych. Uznaje, że arystokraci łatwo ulegają moralnemu zepsuciu, szeroko rozumianym skłonnościom anarchistycznym, tworzą idee, nierespektujące tradycji i przeszłości, bawią się w inżynierię społeczną. Angielski pisarz dostrzega związek między przesadnie dużym majątkiem a skłonnością do łamania norm, obchodzenia prawa. Sprzeciwia się porządkowi społecznemu, w którym ostatecznym kryterium różnicowania ludzi staje się bogactwo, pozwalające zanegować prawdę o grzechu pierworotnym i konieczności pracy nad sobą. Relacjonowana postawa wynika z lektury książek, doświadczenia życiowego, pracy dziennikarskiej. Chesterton zgodnie z biograficzną prawdą podkreśla, że został wychowany na liberała, ale nie wierzy już w liberałów. Wywodzi się z XIX-wiecznej, zliberalizowanej klasy średniej, ubóstwiającej postęp, pokładającej nadzieję w nauce, wolnym rynku, optymistycznej teologii, dla której człowiek pozostaje wolny od grzechu pierworodnego. Bóg nie jest żadną trójcą osób, a zgromadzenia wyznawców, i kapłaństwo okazuje się zbędne. Omawiany autor, stając się katolikiem, poddaje odziedziczone przekonania religijne i ekonomiczne ostrej, prześmiewczej krytyce w znakomitych esejach zatytułowanych Ortodoksja, Heretycy, Wiekuisty Człowiek. Ale w szerszym kontekście pozostaje wiernym swoim intelektualnym korzeniom. Bardzo często zwraca uwagę czytelnika. Na paskudne postępowanie tego czy innego polityka. Opisuje m.in. praktykę kupowania tytułów szlacheckich i sprzedawania miejsc w Izbie Lordów. Podejrzliwie podchodzi do instytucji państwa. Domaga się doskonałej przejrzystości życia publicznego i powiązania polityki z ascezą. Domagając się oddania większej władzy w ręce ludu, krytykuje niemal wszystkie aspekty angielskiego systemu sądownictwa, chwali jedynie instytucję ławnika. Tworzenie systemu ubezpieczeń społecznych i państwowego szkolnictwa kojarzy z postępem służącym roztaczaniu kontroli nad prostym człowiekiem. Osobiście porzucił studiowanie sztuk pięknych, bo uznał je za niepotrzebne. Przedstawiany autor za największe zagrożenie dla chrystianizmu uważa zimną, utylitarystyczną filozofię, oświeceniowy absolutyzm, ponure oligarchię. Docenia liberalizm i patriotyzm zrodzony z rewolucji francuskiej, który jak sądzi dziedziczy po chrześcijaństwie humanitaryzm i przywiązanie do godności każdego człowieka. Chesterton szczególną czcią darzy dramat z Natloary. W większości znaczących tekstów zawarł pozytywne uwagi o rewolucji. Znajdziecie je nawet w rozprawie o świętym Tomaszu Zakwinu. Za co w ortodoksji, błyskotliwym Eseju broniącym chrześcijaństwa, krytykuje się nowoczesne ideologie? Za brak formy i celów. Czemu zostają one przeciwstawione? Konkretności politycznych założeń francuskich rewolucjonistów. Chesterton pisząc krótką broszurę zatytułowaną Zbrodnie Anglii w poniżeniu króla i arystokracji, widzi wydarzenie nagłe, niczym wizja proroka, a zarazem starożytne, odwieczne, jakby pochodzące spoza doczesnego świata. Za dramat ojczystej historii uznaje to, że jej najważniejsze wydarzenie, a mianowicie rewolucja angielska, podobna do francuskiej, wydarzyło się jedynie w literaturze. Angielski pisarz Dotychczasowym rewolucjonistom zarzuca połowiczność polegającą na tym, że choć nieraz bardzo słusznie zdołali poniżyć możnych tego świata, nie potrafili wywyższyć pokornych. Rewolucjoniści słusznie odebrali szlachcie powiedzmy barwy rodowe i piękne stroje, diagnozował komentowany pisarz, ale zamiast przekazywać je śmieciarzom, kominiarzom, sprzątaczkom, Oddzieli współczesnego księcia w nudną marynarkę i banalny cylinder. Chesterton dostrzega konflikty między rewolucjonistami i instytucjonalnym kościołem i jego doktryną, niemniej uznaje, że wynikają one z tragicznego nieporozumienia. Wywrotowy ruch wiele zniszczył, dopuścił się wielu zbrodni, przyznaje Chesterton, ale mylił się co do swojej istoty. W przeciwieństwie do ojca angielskiego antydemokratycznego konserwatyzmu, Edmunda Burke, doktrynalnie opierał się na teizmie, a nie na ateizmie. Pozwolił wrócić Francuzom do porządku naturalnego, bożego, w którym szanuje się rodzinę i wolność, a rozprasza własność, pozwala pracować i utrzymywać się wielu ludziom, a nie tylko garstce posiadaczy. Dla Chestertona społeczności czerpiące z kultury łacińskiej potrafią wciąż gwałtownie zmieniać system. Raz po raz próbują na nowo ucieleśniać ponadczasowe zasady. Inne społeczeństwa, zwłaszcza anglosaskie, toczy robak zgniłej, drętwej, zepsutej ewolucji, w której ciągłości systemu towarzyszy nieustannie zmienianie zasad lub całkowite obywanie się bez nich. Postępowcy zajmują się popełnianiem nowych błędów, a konserwatyści zapobieganiem ich naprawianiu. Skupiają się, powiedzmy, na trwaniu i rozrywaniu związków między kobietą a mężczyzną. Tymczasem, jak sugeruje Chesterton, w książce poświęconej rozwodom o wiele częściej występuje problem ważności małżeństwa. Myśliciel w tekście o rewolucjach w Nowym Świecie pisze mniej więcej tak. Ameryka Północna, nie licząc linczów na osobach czarnych, jest spokojnym miejscem, bo społeczeństwo pozwala żyć obrzydliwie bogatym finansistom. Nie znaczy to jeszcze, że sam Chesterton ma mordercze zamiary. Autor broni rewolucjonistów przed powierzchowną, mieszczańską krytyką, która zwraca uwagę na ofiary, zwłaszcza wtedy, gdy pochodzą one z wyższych sfer. Odrzuca typowe dla XIX-wiecznej myśli politycznej. Przeciwstawienie rewolucji i porządku. Cytuję fragment eseju o rewolucjach w Ameryce Południowej. Rzym był światem porządku. Był to również świat permanentnej rewolucji. Ale istotnie, te dwie rzeczy zawsze idą ręka w rękę. Anglicy uwielbiają przechwalać się, że udało im się przeprowadzić rewolucję konstytucyjną, ale każda rewolucja z konieczności musi być konstytucyjna. W tym sensie przynajmniej, że musi opierać się na jakiejś przedistniejącej teorii sprawiedliwości. Człowiek musi mieć prawa, zanim zacznie łamać prawo. Bez ustanku zatem trzeba przypominać, że kraje, które uczyniły najwięcej dla upowszechnienia prawniczych generalizacji i sądowej hermeneutyki, to również kraje najstraszniej rozrywane przez polityczną furię i mutownicze zapędy ludu, Rzym, na przykład, albo Francja. Rzym zasiał wśród barbarzyńskich plemion ziarno swojego prawa dokładnie w tym czasie, gdy wstrząsały nim wojny frakcyjne i krwawe rzezie przeciwników politycznych. Francja całej niemal Europie wmusiła i to siłą intelektualnej konieczności, doskonały kodeks cywilny, dokładnie w czasie, gdy na ulicach jej największych miast wciąż jeszcze gdzie gdzieniegdzie zalegały trupy. A ona sama próbowała złapać oddech w krótkiej przerwie między dwiema wojnami. Wiek XVIII skończył się więc rewolucją dokładnie dlatego, że zaczął się od przywrócenia wagi prawa. Był prawdziwie wiekiem rozumu, a zatem i wiekiem rewolucji. Chesterton w przytoczonym fragmencie wyraża przekonanie, wedle którego przeciwieństwa ze sobą współgrają. I dzięki temu tworzą doskonałą całość. Podobnie postępuje w esejach poświęconych chrześcijaństwu. W religii objawionej widzi niezwykłą harmonię przeciwstawnych prawd, w herezjach dostrzega cząstkowe, zdziczałe, zabsolutowywane prawdy chrystianizmu. Ale nie wszystko jest tak jasne, jak może się wydawać. Przywołany tekst zawiera pochwałę, wedle której kodeks Napoleona jest doskonały. Co w tym dziwnego? Prawo ustanowione przez francuskiego cesarza traktuje małżeństwo jako instytucję czysto świecką. Zezwala ono na rozrywanie związku mężczyzny i kobiety. Tymczasem, zgodnie z tym, co już powiedziałem, Chesterton uważa, że akceptacja rozwodów wynika z uprzedzeń. W jednej z książek sugeruje, że ludzie nie zauważają tego, jak często małżeństwo jest nieważne. Proponuję więc przyjąć życzliwie założenie. Autor nie chciał psuć pochwały niepotrzebnymi niuansami. W kodeksie napoleońskim nie widzi dzieła doskonałego, lecz dzieło bliskie doskonałości. Jak można by je poprawić? Czym odróżnić się od postępowców popełniających nowe błędy i konserwatystów skupionych na tym, by nie zostały one naprawione, czy należałoby upowszechnić rozwiązanie prawne, alternatywne dla rozwodu, aby odpowiedzieć na te. I inne pytania warto przyjrzeć się poglądom angielskiego twórcy na egalitaryzm i demokrację. I dlatego zapraszam Was na następny odcinek. Trzymajcie się, cześć.